Nasze zawody rozpoczęły się 7 lat temu. W dniu dzisiejszym mamy 7 bieg Grand Prix Ziemi Garwolińskiej, który składa się z 4 biegów, czyli bieg pierwszy w dniu dzisiejszym, 15 kwietnia, bieg drugi to będzie 13 maja, bieg trzeci odbędzie się we wrześniu, w dniu 9 września i ostatni bieg podsumowujący 14 października. Chciałbym tylko dodać, że drugi bieg odbędzie się w Leszczynach, jest to tak zwany bieg ułański. W naszych zawodach mogą uczestniczyć praktycznie wszyscy, bowiem mamy najmłodszą kategorię dla dzieci z przedszkola do lat 7. Kategoria druga obejmuje klasy 1-3 szkoły podstawowej. Kategoria trzecia to są klasy 4 i 5. Kategoria czwarta to są klasy 6, 7 i 2 klasy gimnazjum. A więc mamy rozpiętość 4 kategorii w biegach młodzieżowych. No i bieg główny na dystansie 4 okrążeń, 5 km jest dla osób dorosłych od 17 roku życia praktycznie do 70. I tu mamy jedną kategorię od 17 do 50 roku życia i kategorię powyżej roku 50. Organizatorem zawodów jest Truchtat Garwolin przy współudziale Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. W głównej kategorii nie widzimy naszych starych faworytów, którzy mają inne bardzo poważne starty. Nie ma Emilii Mazek, która w dniu dzisiejszym biegała w Warszawie w zawodach ogólnopolskich, gdzie ustanowiła rekord powiatu na 5 km. Nie ma Roberta Głowali, nie ma Łukasza Świesiulskiego, nie ma Marcina Gałązki, a więc tej czwórki najlepszej nie ma. No i w związku z tym oczekujemy na coś miłego, może ktoś się było nie taki, który trenuje, a dzisiaj się pokaże swoją klasę. I z niecierpliwością właśnie oczekujemy również na bieg główny. Panie Mariuszu, jesteśmy gotowi? Uwaga dzieci, kiedy usłyszycie gwizdek, następuje start. Uwaga! Pierwsza. Na drugim to jest 101, 40. Turek zajmuje miejsce pierwsze w drugiej pozycji i miejsce trzecie zawody z numerem 44. I prosimy o eliminację numer 108. Następnie 62, 106, 89, 104, ta ulica Krasie, szczególnie brawa dla niej. Minuta 25 i widzimy 49, Bartek głowa raz. Kto wyjdzie na zwycięstwo? Przyznamy miejsce jak rzekło. Dominiki 20. Miejsce trzecie. Doskonale finiszuje zawodnik numer 54. I najpierwsze zawodnicy na 5 mety. Proszę, medal, medal. I zwycięża Stanisław Szalas, przechowny dziewczynka. Na pierwsze miejsca to Wojtowska. Uwaga, gotowi i start. I trzymaj w pamięci uczestników biegu głównego. Wystartował.
Dąży. Pani, to co, bardzo daleko, ale widzimy. I proszę, ostatnia trójka, ostatnie okrążenie niekończącego się. Ostatnie okrążenie dla tej dwójki. Trzecie się filmujecie i liczymy na to, że nam zafundujecie przepiękny finisz. Brawo, super! Doskonałe formy na magnety. Drugie. A więc to zajmuje miejsce drugie. No nie, szczerze nie. Bardziej spodziewałem się trzeciego miejsca. Dopiero jak gdzieś w połowie drogi to myślałem, że podium będzie, ale nie spodziewałem się w ogóle zwycięstwa. Jestem dumna sama siebie, że mi się udało pierwsze miejsce zająć, bo nie ma naszej koleżanki takiej dużo młodszej ode mnie, która zawsze jest pierwsza.